Te instytucje kulturalne to trzeba dać w nowe ręce już. Tak, tak, trzeba dać w nowe ręce. Dobra, dobra. Dać w nowe ręce. Coś kręcą, nie? Tak, jakby myślę, że chodzi o to, żeby ludzie wyszli z domu, spotkali się, zwłaszcza, że no, oczywiście, że jeśli chodzi o uczestnictwo w kulturze, to mamy taki problem, tak, że młodzi ludzie z jednej strony no właśnie są dosyć aktywni, jeśli chodzi o ten okres edukacyjny, ale później Polacy nie są zbyt skorzy, uśredniając do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a z kolei już młodzi ludzie często mają ze szkoły wyniesione takie wyobrażenie, że kultura to jest właśnie coś takiego tylko i wyłącznie przez duże K, tak? Coś, co jest w muzeum za szybą i czego nie należy dotykać. To jest pewnie też rodzaj kłopotu właśnie, jeśli chcemy tą kulturę sprowadzić na poziom ulicy, na poziom sąsiedztwa. Jakiś Staszek śpiewa. Proszę Państwa, zima jest, minus 700. Jak w praktyce oni realizują na co dzień siedzi lokalność, jak się kruk na bramie siedzi, kruk. Miast i jak wychodzą naprzeciw swojemu regionowi. O zdanie chodziło panią Aleksandrę Czapę-Oslislo z Teatru Śląskiego w Katowicach. My jako Teatr Śląski po pierwsze w linii repertuarowej mamy taki cały wątek dotyczący śląskich historii. Trochę musimy te lekcje odrabiać, a tak naprawdę bardzo chcemy te lekcje odrabiać. Z naszymi mieszkańcami rozmawiamy o naszych wspólnych sprawach. Jeżeli wyjdziemy przed teatr, jeżeli w ramach promocji zaprosimy lokalną artystkę Matyldę Sałajewską, żeby zrobiła instalację do Czarnego Ogrodu i przed teatrem, na rynku, gdzie ktoś jedzie tramwajem, staje jedna wielka kulka, bo tak ją nazwali mieszkańcy, mimo że my chcieliśmy, żeby to była instalacja artystyczna Czarny Ogród, to ta kulka wzbudziła taką ogromną sympatię, że sprzedaż biletów wzrosła, bo wyszliśmy do ludzi. Jeżeli robimy akcje z sąsiadami, opowiadamy ich lokalne historie, to oni przychodzą do nas częściej. Jeżeli na przykład gramy sztukę Orzenek, to prosimy ludzi o to, żeby przysłali nam swoje zdjęcia ślubne, zdjęcia swoich dziadków, pradziadków i robimy im z tego wystawę. Napływają wtedy cudowne zdjęcia. Ludzie myślą, że kultura to jest rzeczywiście przez duże K jakieś nie wiadomo co. No. To, czy idąc do pracy pozwalamy innym stawiać u nas rowery, to są czasem detale, ale jeżeli nie sprawimy, że ludzie czują się u nas gośćmi, to nie będzie tego, że mówią nasz teatr. Mówiła pani Aleksandra Czapę-Oslislo z Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. A według Państwa, co jeszcze jest potrzebne do tego, żeby ludzie mówili z dumą, albo chociaż z zadowoleniem, nasz teatr, nasze centrum kultury i tym podobne? Tutaj o teatrze to akurat teatr do głowy nie przychodzi, ale przyszły do głowy muzea. Gdy ludzie po muzeach w tej chwili, jak tak popatrzymy na przykład na to, co się dzieje w Luwrze, czy w jakichś właśnie ważnych miejscach, co robią? No szaleją z aparatami, tak? Czyli tutaj robią sobie selfie z Monalizą, bo przecież czasami tam się dopchać nie można, bo obrazy są to setki zdjęć. Ale tutaj ja bym w ogóle tego nie wypiła, bo uważam, że to jest to taki rodzaj oswajania miejsca. No możliwe, że tutaj wpuszczać ludzi z aparatami do teatru, to może być niepokojące, bo przeszkadzałoby akurat w robieniu spektaklu, ale... Dobra. Są wernisaże i wiadomo, w jakim momencie te wernisaże. Co na tam pieszy? To jest moja Monaliza, to jest mój obraz, to jest ta moja kulka, która przed tym teatrem była. Też mogę sobie zrobić z nią zdjęcie, prawda? Więc tutaj to jest coś, co... Przecież... Za drzwiami nie słychać, są ściany wyciszane, nic nie przygłucho. Bo czasem te baby tak pilnują, wiesz, żeby tutaj była cisza. A to przecież to nie słychać, bo to jest wyciszone. Jak ktoś powie, to na wernisażu to przecież i tak nie głośno. A poza tym wernisaży się nie robi, jak w tym czasie to jest sztuka. A żeby ludzie nie przesadzali, jak nie ma takiej potrzeby, wiesz. Najeść się, najeść się. Pani Aleksandra
nie przesadzać. Teraz sztuka to jest kulinarna, sztuka to jest i z jedzeniem, ze wszystkim jest sztuka. No, oczywiście. No. My na przykład z Katowic wiemy, o czym jest mowa, co nas odróżnia od innych osób, które przyjeżdżają i nie wiedzą, czym jest na przykład dana ten przedmiot, który stoi gdzieś na placu. No jakie. Właśnie to jest coś, co mówi mnie Warakomska. Lokalnie. Tak, ja myślę, że tak się mówi też. Moja Warakomska. Tego, że jeśli nawet odpowiednio zarażeni przez coś, moja Warakomska. Moja, ty masz Warakomska. Tylko my przyszliśmy tutaj, zapłaciliśmy za bilet i patrzymy na to, co oni przygotowali dla nas, więc wydaje mi się to zatarcie graźne pomiędzy kuratorami i użytkownikami tych wydarzeń, to jest też ważny element. Chciałbym Państwa zapytać o to, czy znają Państwo jakieś przykłady działań w obszarze kultury, które integrują ludzi w pokoju? Mario, Marianna, Panie profesorze, tak, w Polsce ja nie słyszałam o czymś takim. Ja słyszałam o projekcie, więc to, no nie wiem, czy to projekt taki opiekuny, czy bardziej, czy kulturowy, ale chodziło o wzajemną opiekę nad zwierzętami, osób starszych i młodzieży. Dziwne te audycje, takie to wszystko dziwne. Kulturowego, kulturalnego naszego. Mariomba, dbajmy o kulturę, proszę Państwa, ale Anita mówi wciąż, Anita Kumi, żeby zabrać Żydom galerię. I to powtarza, a coś złego się dzieje. Ale nazwę przepraszam, nie pamiętam w tym momencie, to był projekt digitalizacyjny budowy takich archiwów cyfrowych, czyli takich bardzo górząski, jeśli chodzi o kategorie różnych grunt, bo wiadomo, że osoby starsze czasami mają problem z nowymi technologiami, a równocześnie wiadomo też, że Bada i sam nieraz prowadziła takie projekty, że młodzi ludzie dość pogardliwie zwracają się do starszych osób, które nie są biegłe z kolei, jeśli chodzi o posługiwanie się mediami cyfrowymi, to no właśnie do swojej przewagi czasami dosyć wrednie wykorzystują i to był taki projekt, który no właśnie jakby był oparty na połączeniu kompetencji cyfrowych, ale też budowania pewnych archiwów lokalnych właśnie, tak, związanych z tym, znaczy właśnie mieliśmy takie budowę pewnej symetrii, to znaczy młodzi ludzie łączyli się, nie pamiętam w tym momencie, czy to były pary, czy po prostu takie mieszane grupy, w których młodzi ludzie byli ekspertami technologicznymi, ale tą taką wartość dodaną, albo może nie, jakby podstawową wartość tego projektu, czyli pamięć, znajomość historii, jakieś doświadczenie, jakieś zbiory, wnosili seniorzy i to myślę był właśnie bardzo fajny taki, bo boję się, że też oczywiście właśnie w takich projektach międzypokoleniowych czasami bywa taki problem, że starsze osoby są trochę infantylizowane, traktowane właśnie tak, no, nie do końca poważnie, tak, pobawmy się włóczką, bo tak zrobimy coś razem, ale myślę, że to był właśnie bardzo fajny przykład takiego projektu, który no właśnie nie dawał możliwości starszym osobom poczucia się niekomfortowo, wręcz przeciwnie, jakby dowartościowywał ich wiedzę. Jeszcze mi chociażby przychodzi do głowy taki projekt, który miał miejsce niespełna rok temu, a mianowicie Wyślij kartkę powstańcowi. Kojarzą Państwo? Tak, tak. No chociażby to. Już tutaj może mniej... Mniej to była inicjatywa lokalna, chociaż jak najbardziej też, no to też to powstanie warszawskie. Też, nie wiem, czy tutaj chodzi o integrację, czy bardziej o okazanie szacunku powstańcom, bo też no, znam przykład, że rzeczywiście osoby po rodzinie, ja też rozsyłałam te kartki i przyszła odpowiedź. Mhm. Dla mnie było szokujące, bo ktoś w rodzinie dostał zdjęcia od pani, która jest córką tej pani powstańczyni, uczestniczki powstania, która ma teraz 90 kilka lat. To integracja, jak najbardziej. Kartka przyszła. Natomiast ja mam takie poczucie, że to tak bardzo, nie wiem, czy to służyło integracji. Bo trudno tutaj mówić o integracji, jeśli wszystko jest na dystans, prawda? I że to jest na zasadzie korespondencyjnej tylko. Ale nawet jak młody człowiek siada przy swoim biurku i pisze do kogoś konkretnego, adresuje
i zwraca się bezpośrednio do jednej osoby, no to już jest ta więź. Zwraca się do anonimowego powstańca. Do kogo ta kartka poszła, nie wiadomo, dlatego że też tutaj jeśli chodzi o tą kartkę, to te nasze były wysłane we wrześniu, a odpowiedź przyszła niedawno i też ta pani mówiła, kartka przyszła w marcu, mimo że data była wrześniowa, prawda? Czyli te kartki były jakoś tak z opóźnieniem też przesyłane przez, czy to przez pocztę, czy przez tych dystrybutorów, nie wiem jak to nazwać. No to już osoby odpowiedzialne za akcję. Tutaj no, integracja to, znaczy, bo pani tutaj rozumie, że chodzi bardziej o może o nie tyle o integrację, co o zwrócenie uwagi młodszych pokoleń, że starsi też istnieją i starsi też ludzie. I starszym też się należy jakaś tutaj uwaga, czy takie samo uczestnictwo, no, wspólne projekty, być może jakieś familiady, ale to takie konkursy dla rodzin, no, organizowane są czasami w mniejszych miastach, jakieś turnieje i tak dalej. Tylko czy to jest integracja, powiedzmy, pokoleniowa, czy też integracja rodzinna, trudno powiedzieć. O takich ciekawych może projektach, niekoniecznie związanych z integracją pokoleniową, ale z takim wprowadzaniem czegoś nowego, chciałabym powiedzieć o takiej sieci Slow Cities, to jest projekt taki międzynarodowy. Część naszych miast, na Warmii zwłaszcza, tam Lidzbark jest największym z tych miast, które się do tego projektu zapisały. I tutaj też ciekawe, bo inicjatywa była odgórna. Oddolnie się nie bardzo ludziom podobała, aczkolwiek się też społeczności włączyły. Slow Cities oznacza, że mieszkańcy będą żyli w sposób naturalny, że zgodzą się na to, że po prostu nie będą za bardzo korzystać z samochodów i tak dalej. I będą właśnie w takim pielęgnować tradycje regionu i tradycje tutaj te najbardziej takie lokalne. W jaki sposób? Te miasta, ta Sita Slow jakby na świecie też istnieją, ale tylko w określonych miejscach, takich, które mają bardzo ważny jakiś element tradycji. Co się nie podobało mieszkańcom tutaj też a propos integracji? Wszyscy byli zgodni do tego, że symbol Sita Slow jest po prostu straszny, bo to jest symbol ślimaka i nikt nie chciał mieć tego symbolu, że tak powiem. Państwu bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Państwo, pani profesor Urszula Jarecka, a także pan doktor habilitowany Mirosław Filiciak. Ja nazywam się Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Do połowy maja ma potrwać arktyczne ochłodzenie. Możliwe są nawet kilkustopniowe przemrozki, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Fala skandynawskiego zimna rozprzestrzenia się z zachodu na południowy wschód. Najchłodniej ma być najbliższej nocy, ze środy na czwartek. Przemrozki na wschodzie i południu kraju, lokalnie przy gruncie, mogą sięgać temperatury minus 5 stopni, a nawet minus 7. W kolejnych dniach będzie nieco cieplej, ale zdecydowane ocieplenie pojawi się po zimnej zoszce, czyli po 15 maja. Natomiast stabilizuje się sytuacja hydrologiczna, ponieważ przeszły już fale bezbraniowe. Groźne mogą być tylko większe opady i burze. Według prognoz długoterminowych INGW obecna fala zimna ma być ostatnia w maju. Z jednego z głównych dworców Paryża, Gare du Nord, ewakuowano pasażerów, a ci znajdujący się w wagonach zostali poproszeni o pozostanie w nich. Według francuskich mediów w nocy policja otrzymała sygnały, że w jednym z pociągów mogą znajdować się trzej mężczyźni podejrzewani o działalność terrorystyczną. Dworzec został otoczony. Po jego sprawdzeniu został on stopniowo przywracany do normalnego funkcjonowania, a rzeczniczka paryskiej policji powiedziała agencji Associated Press, że operacja miała na celu rozwianie obaw i nie zakończyła się aresztowaniami. Etiopia poprze Polskę w staraniach o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, poinformował o tym prezydent tego kraju, Mulatu Teshome, po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Addis Abebie. Chodzi o kandydaturę Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-19. Szczegóły Wojciech Cygielski. Starania o poparcie krajów afrykańskich dla polskiej kandydatury to jeden z głównych celów wizyty prezydenta w Etiopii. Po rozmowach z Andrzejem Dudą Mulatu Teshome potwierdził, że Addis Abeba takiego poparcia udzieli. W takich sprawach wsparcie mierzone jest intensywnością relacji między oboma krajami. Relacje pomiędzy naszymi dwoma krajami pozwalają nam pozytywnie odpowiedzieć na prośbę o poparcie Etiopii dla Polski. Działamy już w tej sprawie poprzez kanały dyplomatyczne. Z kolei prezydent Andrzej Duda przypomniał, że będzie zabiegał o poparcie innych afrykańskich krajów na forum Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. Głosowanie w tej sprawie w ONZ spodziewane jest w czerwcu. Z Addis Abeby Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie MZ nie ujawniło na razie, na ile głosów może liczyć Polska.
Ponad 100 atrakcji kulturalnych zaplanowano na sezon wiosenno-letni na placu Defilad w Warszawie. Na placu przy Pałacu Kultury i Nauki odbędą się koncerty, wystawy, spektakle i pokazy filmów. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapowiada Aldona Machnowska-Góra, wicedyrektorka Teatru Studio. Wszystkie wydarzenia, wszystkie cykle, wszystkie działania są dostępne dla wszystkich. Znaczy nie ma bariery finansowej, ale też staramy się, żeby to nie było też takiej bariery dostępu mentalnego. To znaczy, jeżeli mamy koncerty muzyki poważnej, to zapraszamy całe rodziny z dziećmi, a nawet czasami z psami, żeby można było posłuchać naprawdę dobrego, świetnego koncertu na leżakach. Jedną z atrakcji na placu Defilad będzie wielki latający dywan z trawy, a także puzzle odzwierciedlające mapę Warszawy. Inauguracja całego programu 1 czerwca w Dzień Dziecka. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33 w Polskim Radiu 24. Program Kwadratura Kultury. Monika Małkowska i jej goście. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Świętujemy Dzień Zwycięstwa. 8 maja cały świat zachodni obchodzi zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami. W związku z tym pomyślałam o takim dość prowokacyjnym pytaniu, temacie naszego dzisiejszego spotkania. Wojna czy pokój? Co służy bardziej ludzkości? Wynalazczości, postępom w medycynie, w naukach ścisłych, a także co powoduje, że po jakimś czasie następuje rozkwit kultury, sztuki, nauk humanistycznych. Moimi dzisiejszymi gośćmi są profesor Piotr Nowak, profesor filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku i redaktor kwartalnika Kronos. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Oraz Michał Pociński, publicysta magazynu Plus Minus, sobotnio-niedzielnego wydania Rzeczpospolitej. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panów, no rzuciłam pytanie już, główne pytanie naszego dzisiejszego spotkania. Ja wiem, że wojna jest złem, ale czy tylko jest złem? Czy cokolwiek ludzkość zyskuje w wyniku różnych kataklizmów, różnych działań militarnych? Bardzo bym się chciała dowiedzieć, jakie jest panów zdanie. Być może panią zaskoczę, ale nie jest wyłącznie złem. Jak ja, mówiąc to, nie jestem militarystą. Przede wszystkim wojna, to podobnie jak przemoc, może być wyniszczająca i mam nadzieję, że pani mi daruje to trudne słowo, performatywna. Mianowicie wojna, jak każda przemoc, stwarza hierarchię, a więc coś zewnętrznego, czy to jeszcze inaczej. Życie jak gdyby tworzy pewne hierarchie i wojna jest tą okazją, żeby te hierarchie obalić, przesunąć, zbudować nowe. A kiedy myślę o przemocy, czy też o wojnie, która ma taki charakter performatywny, mam na przed oczyma książkę Jarosława Marka Rynkiewicza o Samuelu Zborowskim. Dowiadujemy się z tej książki, że hierarchię należało budować każdego dnia. Służyło to między innymi temu, no cóż, kroszenie kopii, prawda? To jest jakby bardzo ciekawy zabieg, bo to nie jest bynajmniej zabieg czysto językowy. Dzisiaj się mówi, prawda, że kruszymy kopię o coś, ale kiedyś, kiedy rycerze stawali na placu boju, nie mieli żadnych włóczni ze sobą, żadnych jakichś takich wydziałów, solidnych środków zniszczenia, tylko mieli te kopie. Kopie, które od uderzenia się rozpadały. A rycerz spadał z konia, to wszystko. A czy my aby nie mówimy o szlachetnych zawodach rycerskich? Ale mówimy o wojnie. Mówimy o wojnie, która ma tyleż, bym powiedział, związek z przemocą, która może być przemocą wyniszczającą, ale też widowiskową. Prawda? To znaczy, można prowadzić wojnę po to, żeby się pokazać, żeby odsłonić swoje cnoty, żeby budować na nowo hierarchię, na przykład w oparciu o cnotę męstwa. Więc co to znaczy, prawda? To znaczy, jak się zrzuca przeciwnika z konia tymi kopiami, kruszy się o nie, to już nie trzeba go zadźgać. Znaczy wiadomo, kto jest lepszy. I o to w wojnie,
rzeczy powinno zawsze chodzić. I ona wtedy nie jest zła. Czy co złego w otwartym sposobie ustanawiania hierarchii? No tak. Trochę gorzej, kiedy dąży się do anihilacji przeciwnika. A to jest, tu już nie ma nic uciechy, nie ma nic zabawy, nie ma nic zagony. A Radio Koncita! Ja bym powiedział, że dzisiaj... Radio Koncita! Radio Anita. Anita mieszka tu, mieszka w życiu. Anita, wyciągnij kopyta. Wojen, odtwarzania różnych bitew, właściwie może nie wojen, ale i wojen też. Ta Monika Małkowska, ona chyba jest katoliczką, ona się tam wypowiada. Szalenie modna. Ale ja nawet ją lubię, jak ona mówi, bo... I to wcale nie jest wymysł. Ona taka ciepła jest, ciepła, tak. Monika Małkowska. Ale myślę, że będziemy... Ona i malarką jest, ona taka jest do gadania, do historii, sztuki, opowiadania. Na przeszłość. Nam przeszłości. Jakie wojny, tu zwracam się do Michała Płocińskiego, jaki na przyszłość? Monika, nasza Małkowska. To jest ciekawe pytanie, ale... I ona opowiada... Jeszcze pierwsza wojna światowa przez współczesnych była... Maryjo! Kogo? I Żydy przyszły tam do tych artystów plastyków i myśmy z Martą Dobosz zaczęły się wygłupiać. Proszę oglądać. My się po prostu bawimy, znaczy wygłupiać się, może tak nie chcę tu nikogo obrażać, przecież myśmy zaczęły się bawić z Martusią, no i wyszedł z tego występ. Z czego? Niczego, no żeśmy się chciały bawić. I kotka i myszkę, i bawić się chciałyśmy w kiszkę. I w myszkę, kotka i myszkę, myśmy się chciały bawić w kiszkę. Może radio? Mamma mia. Ale zazwyczaj wojna wybucha wtedy, kiedy stary świat już dojrzał na tyle, że nie jest w stanie dalej się rozwijać, kiedy antagoniści tak naprawdę w heglowskiej wizji jakiejś syntezy starają się bardziej dogadywać niż tworzyć dalej ten spór, który był owocny albo który posuwał kulturę, cywilizację, politykę do przodu. Tylko pytanie, czy ta wojna jest potrzebna do tego? Pytanie, czy ta synteza nie może zajść sama? Pierwsza wojna była mowa o tym, że po pierwszej wojnie właściwie zaczął się XX wiek. Przedtem to był ciągle jeszcze stary świat, XIX wiek. I dopiero właśnie pierwsza wojna, która przyniosła tak rewolucyjny... Maryjo! Tyszkiewicz! Maryjo! Ja już taką niebezpieczną dla mnie wyliczankę, prawda? Czy dla mnie? Wyliczanka. Nie ma czegoś takiego jakaś wojna numer jeden, wojna numer dwa. Ona jest wielka wojna, która miała, dzieliła się na dwa etapy. Wielka wojna. Tym okresem. Nie bądź hojna, za bardzo. Bo przede wszystkim po tej pierwszej odsłonie Polska odzyskała niepodległość. W przeciwnym razie
prawdopodobnie dalej byśmy tkwili, czy też ta państwowość by kulała trochę, ale wielka wojna, ta wielka wojna XX wieku, to jest masakra, jakiej nigdy świat nie doświadczył. No i jeżeli teraz pojawia się pytanie, czy ona była konstruktywna, to spójrzmy na to, jak wygląda dzisiejszy świat, albo nawet ostatnie 20 lat. Jak bardzo te wspomnienie wojennych masakr nas hamuje. Jak została w ogóle Unia Europejska zbudowana? Przecież taki związek paneuropejski po to, by uniknąć czego? Wojny. Czyli by zapewnić bezpieczeństwo. W co to bezpieczeństwo się przerodziło? To nasza pamięć o wojnie jako o czymś tragicznym, czego musimy wojna pamiętać. To jest, proszę Państwa, jeszcze daje się wyznaki, bo to tu hitlerowcy, tu komuniści, tu nie wiadomo co. Tu bandy UPA, tu z gór, zewsząd. Po wojnie, przecież 45 rok, wojna się skończyła. Proszę Państwa, a tu wszędzie te bandy, jeszcze i teraz, tu w Warszawie, proszę Państwa, gapią się na ciebie, jakobyś ty wybiła im rodzinę, wymordowała, czyli z góry na dół gapią się na ciebie, objeżdżając wzrokiem podłym, fałszywą naukę o duszy nieśmiertelnej, wierząc przez całe setki lat. No. Anita mówi zabrać sztukę Żydom, te galerie, muzea, a ta Morawińska to kto z Muzeum Narodowego, a ta Wróblewska to kto za, to przecież po Morawińskiej jest w Zachęcie Wróblewska. I co ona tam? Ona się chodzi, uśmiecha i swoje robi, karteczki za plecami, koleżankom rozdaje, kolegom. Witam. Doświadczyć tego umierania. Maryjo! Uciekła, prawda? Ja mam wystarczająco dużo wyobraźni, żeby to widzieć. Dlatego wyszedłem z tego rozluźnienia, prawda? Proszę Państwa, taki wielki facet, jak to się mówi, siwy, w bieli, głowa w bieli i do roboty przyszedł, a ty za 15:06. Ja mówię, że już brama otwarta za 15:06, a to zaczynają o 7:00. Już się schodzą. Tylko w tym sensie. Wojna jest dobra. Od 7:00 gdzie? Od 17:30 do 7:00 do 19:00. Potem leją beton, raz to leli do 9:00. A jeszcze mówi, że rekordy były. Że tu jakieś rekordy były. Ja mówię, że co? Że do której leliście beton? Do 10:00 w nocy? Wolności, że ma się poczucie, że ktoś tą wolność kradnie. Trzeba. Maryjo ma. Się pić. I skoro przywołałem już tutaj. Maryjo ma. Cza, 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 cza. Także ten rok. Proszę Państwa, jest bardzo artystyczny, bo bardzo dużo dajemy występów po prostu. Plus dajemy występy w galeriach gościnne za darmo. No, ja razem z Rodowicz, tak. Jestem albo bardzo bogata, albo szczodra, albo hojna, że dajemy za darmo występy, bo... Ile razy, jak zaśpiewałam piosenkę, zaśpiewałam pieśń, to proszono mnie o więcej. No na przykład tam na Wiertniczej 26, jak zaśpiewałam Summertime, to ta babka mówi, proszę o więcej. Ja mówię, Boże. To jest taka masakra, w której... Przecież dla mnie zaśpiewać pieśń i piosenkę to jest jedna wielka przyjemność. Ja bym chciała jeszcze bardziej podkręcić, mam nadzieję, atmosferę. No i tak było. Zaznaczam, że może zbyt długi okres pokoju, w jakim tkwimy, powoduje, że poziom agresji w społeczeństwie jest ukierunkowany, skierowany, no, nie przeciwko wrogowi realnemu, ale
przeciwko jakiemuś wyimaginowanemu wrogowi, na przykład przeciwnikowi ideologicznemu. Jak to jest, Michale? Widzę, że... Ja mam wrażenie, idąc na przykład za tezą politologa Michała Kuzia... Makrydoma, tyś oszustka, makrydoma, tyś oszustka, makryno. Oni śpiewają, że ty jesteś naszą nadzieją, makryno, ludzie z ciebie się śmieją. Tylko my idziemy dalej, proszę Państwa, ja idę dalej, bo ja wszędzie, gdzie jestem, to widzę jakieś tło dla sztuki. Może nie całą, proszę Państwa, centrum sztuki, scenę sztuki, tylko po prostu coś ze sztuki. Tło sztuki, miejsce dla sztuki. Chodzi bowiem o atmosferę, że można zrobić sobie atmosferę. Przecież teraz ja, jak piję herbatę, ja, jak piję kawę, to robię sobie atmosferę dla sztuki. Taką stabilizacją, że wszyscy zgadzamy się, w którą stronę mamy iść. I przez to Prawo i Sprawiedliwość, jako jedna z pierwszych partii i z pierwszych sił politycznych na świecie, stała się taką siłą lokalistyczną, łącząc... Maryjo, tyś naszą nadzieją. Tu się pojawiła siła, która jest za lokalizmem, a przy okazji za pewnym socjalizmem w gospodarce, odrzucając jakby ten globalistyczny... Maryjo! ...wspierający bardziej demokrację... Ja mam taki głos, albo bardzo niski, ciut, ciut, ciut. Do góry idzie i bardzo wysoki, także ludzie się dziwili też i Violetcie Villas, że co? 6-7 oktaw? To przecież myśmy miały, że tak powiem, miałyśmy taką koleżankę, która śpiewa też i 7 oktaw, 8 i 9, prawda? No. No ale już jak 9-10 oktaw, to już taki śpiew nienaturalny. Ja tu coś tu myślałem, że one... ...bardzo nowy raz nazwał jakimś końcem polityki, końcem historii, potem końcem człowieka. To jest coś, co się w świecie może raz na jakiś czas pojawia. Co ten Rysio gadał, że minus 7? No, minus 7 to jak woda stoi, to nie jest minus 7, bo woda już przy zerze zamarza, minus 1, prawda? Woda zamarza. Ma jednak jakieś swoje ramy, powinien się... Jakieś ramy, jakieś ramy, 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 Maryjo. No, proszę Państwa, ja spokojnie, czy śpię, czy wstaję, to ja normalnie nagrywam radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Biedronka mi tu wchodzi. Biedronka. Czyżbym znowu wygrała, że mam nadawać SMS-y, a za przychodzące będę płaciła 7 zł, 7,5, 12 zł? Ilu mamy oszustów? Ja myślę, że najwyższy czas, żeby Żydom zabrać galerię, powiem wprost, oszustom uniemożliwić to i owo. Proszę bardzo, droga wolna, proszę jechać. Bogomułka to zrobił do Izraela wszystkich. Dałam tu przemówienie na Facebooku Gomułki. Nasz Wiesław, Władysław Gomułka. I przyszedł ten pijak i on patrzy, czy kto nie pije, wiesz, jak to mówią u tych Żydów, że przyszedł pijak i patrzy, czy ktoś nie pije. A tutaj, proszę Państwa, myśmy za tego Rysia, zza ściany, to z tym panem Lewartowskim, to wyślij, von Kliner chce wysłać wiadomość, to może spowodować
A idź ty, o już tam, przestań, kup, klinnał. Coś będzie mi tu się, wiesz, klinić. To kup. Kurwa, tu 15 włączę tych opcji, to normalnie wypłatę zje. No to przecież, do czego to podobne? O, Martusia jest, reklamuje się. Żeby ktoś SMS-ował się, proszę Państwa, do mnie jednostronnie, a ja szukać będę opcji, jak to wyłączyć, tak? Człowiek jest bardzo niebezpieczny, może jego głupoty są bardzo niebezpieczne, jego opcje. Była piosenka, ale na to wszystko znów... Martusia... To stara piosenka, ale zapamiętałam z dzieciństwa jeszcze właśnie to wszystko z nudów, Wysoki Sądzie. Martusia... Ona po prostu nabrała takiego rozpędu, ta Martusia. Jej się zachciało żyć, rozumiecie Państwo? Człowiek czasem zaczyna się stroić i chce mu się żyć, bo zobaczy, że coś ciekawego jest w tym życiu i ma narodziny, ma od nowa. Oczywiście, że to jest złe, bo on chce dla siebie. Państwo zobaczą, człowiek może się narodzić, człowiek może... A Martusia coraz ładniejsza. Może człowiek się narodzić dla Pana Boga, dla Jahwe. To jest chrzest, ja mówię o chrzcie. Martusia, na Facebooku. Martusia. Idą teraz. Tak wysoką cenę za bliskość, jaką wojna niewątpliwie wytwarza pomiędzy mną a innymi. No nic innego niż wojna nie wytworzy takiej bliskości. Pokój dzieli. Wojna łączy. Wojna łączy. Pacan pieprzy. Pokój dzieli, wojna łączy. Dlatego, że w czasie pokoju człowiek wymyśla głupoty takie różne. Tutaj mówimy, to znaczy ludzie, którzy razem przelewali krew, nadal, to znaczy już w czasach pokoju, nieraz po 40 latach, poszukiwać będą tej jedynej... Martusia. Zgadza się. Więc będą uczestniczyć... Martusia. Która siusia. Znaczy wojna jest dla nich... LGBT. Pomimo to, że zarazem traumatyczne. To znaczy, LGBT. Ale też wytworzyła u nich, trochę jak u starożytnych, prawda? Cel i nadała cel i kierunek ich życiu. Pamiętam, mój nauczyciel kiedyś mi na wernisażu, na wernisażu u Martusi. Mówi, zobacz, prawdopodobnie któryś z nich kogoś zastrzelił. Prawda? To znaczy, więc na wernisażu u Martusi. L, G, B, T. LGBT. LGBT, LGBT. Ja myślę, że oni się lepiej dogadają zawsze z Niemcami, prawda, do których strzelali wtedy, niż ze mną, gówniarzem, prawda, w stosunku do nich. Coś takiego, prawda, znaczy wojna bardzo zbliża ludzi. Znaczy wytwarza... Ale patrzcie Państwo, do czego to prowadzi, że wojna kocha ludzi, no to... Że wszystkich przyjaciół poznaje się w biedzie, prawda? Ale wynalazczości. Ale nie wolno, proszę Państwa, wpadać w przesadę diablą. Bo człowiek staje się potworem, że wojna jest wielkim szczęściem. Zaraz takie hasła będą, nie? Internet, który powstał jako system łączności między dowództwem, między bazami. O, internet jest na usługach, wiadomo, na usługach dobra i zła. I tu jest teraz trzeba uważać, bo i ci się dowierają. Jakie były początki, chociaż rzeczywiście jakoś tak w legendzie i Arabowie i Żydzi. Ta późniejsza era, czyli uczelni, które chciały.
chciały się między sobą dogadywać, to też... A po co ci Żydzi atakowali teraz z Izraela, prawda? Po co atakowali? Z wojskiem i z wynalazczością tylko na potrzebę przyszłego konfliktu. Pytanie tylko, czy to nie jest trochę też takie typowe akurat... LGBT! LGBT! W ogóle dla całego okresu po II wojnie światowej, że ta druga wojna była tak wielkim przeżyciem dla świata, że rzeczywiście wszyscy szykowali się od samego początku na kolejne starcie, no, które wydawało się bardzo prawdopodobne w czasach oczywiście zimnej wojny i konfliktu. Spotkanie LGBT! LGBT! Czy rzeczywiście to jest taki wielki pozytyw, ta pokazuje takie nie wiadomo co, nie ma wolności bez równości. Lepiej byśmy wyszli na tym, jakbyśmy tak szybko się nie rozwijali. Może trochę za szybko, może to wojsko... Piotr Zwoliński, udostępnij. Matkiel. Nas zbytnio przyspieszyło i... Ja mogę tylko dać łapkę. Wygląda w 2017, jak wygląda. Matkiel dostanie łapkę. Matkiel dostanie łapkę. Matkiel, chociaż oczywiście... I za pół godziny przyjdzie Rysio. I biedni. O, dajmy wieżę Eiffla w Francję. Francja, Francja kocha tylko jednego. P-A-P-I-E-Ż-A. Francja kocha tylko jednego papieża. Francja Polaków nie kocha. Francja kocha tylko papieża. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Buziak i proszę jeść kaczki. Buziaczki. Zawiadomienie o fałszywych zarzutach PO dotyczących przetargu na śmigłowce. Na maturze znów królowa nauk, matematyka, dziś egzamin na poziomie rozszerzonym. Stefan Sudowski, założyciel i wieloletni dyrektor warszawskiej opery kameralnej, został pochowany na Starych Powązkach. Na Powązkach Sudkowski jest pochowany jest. Białystok dostaje łapkę. Oj piękna Ameryka, Białystok i cerkiew. Zarzuca szefowi MON przekroczenie uprawnień i domaga się od prokuratury zajęcia się z urzędu z badaniem sprawy dostępu do dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu dla śmigłowców Caracal. Partia złożyła odpowiedni wniosek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, dając prokuraturze na to 48 godzin. Politycy PO zapoznali się z dokumentacją, twierdzą, że dostęp do niej miały osoby nieuprawnione. Były i obecne... Białystok online, online. Białystok. Federacja Rosyjska musi zapłacić Polsce prawie 9 milionów złotych za bezumowne korzystanie z nieruchomości w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Wyrok w tej sprawie ogłosił sąd okręgowy. Rosjanie na działce przy ulicy Bobrowieckiej w latach 80. ubiegłego wieku wybudowali apartamentowiec, w którym mieszkali potem pracownicy ambasady tego kraju. Od wielu lat budynek stoi pusty, ale stołeczny samorząd nie może dysponować swoją działką. Sędzia Paweł Pyzio podkreślał, że strona rosyjska nie zareagowała na pozew. Strona pozwana nie stawiła się na wyznaczoną rozprawę w celu rozpoznania tej sprawy. Nie zajęła też stanowiska wobec tego na podstawie artykułu 339 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Sąd uznał za prawdziwe
stwierdzenia strony powodowej podniesione w pozwie. Sędzia dodał, że orzeczoną kwotę Federacja Rosyjska będzie musiała zapłacić bardzo szybko. Sąd także nadał rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w punkcie pierwszym, gdzie została zasądzona dochodzona kwota. Na sali sądowej nie było przedstawicieli zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Skarbu Państwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na maturze znów królowa nauk, matematyka. Dziś egzamin na poziomie rozszerzonym. Podchodzą do niego tylko ci absolwenci, którzy zadeklarowali chęć zdawania. Dla osób, które zdają matematykę na poziomie rozszerzonym, ubiegłotygodniowy egzamin na poziomie podstawowym był tylko rozgrzewką. Każde zadanie było łatwe, było jedno z prawdopodobieństwa za dwa punkty. Była stereometria, była planimetria, geometria analityczna. Może jakieś głupie błędy, ale poza tym właśnie łatwo. To podstawa, to mi się wydaje, że tak 96% będzie. No to tak trochę gorzej, mam nadzieję na 80%, ale się zobaczę. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 3 godziny. Składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Te ostatnie wymagają wykazania się umiejętnością rozumowania i dobierania własnych strategii do nietypowych warunków w zadaniach. Dają zadania, których się na lekcjach zazwyczaj nie robi. Takie nowe zadanie i trzeba samemu wymyślać jakieś rozwiązanie i wtedy już nie jest tak ciekawie. Podstawa jest o tyle prosta, że jeszcze dają te schematowe zadania, a na rozszerzeniu już niestety nie. Wynik z tego egzaminu nie decyduje co kuka, dostanie łapkę. Rezultat z części rozszerzonej może być brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na studia. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O godzinie 14 rozpocznie się egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Stefan Sutowski, założyciel i wieloletni dyrektor warszawskiej opery kameralnej, został pochowany na Starych Powązkach. Urnę z jego prochami złożono w grobie rodzinnym. Żegnała go rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Hubert Zadrożny, waltornista i przewodniczący NSZZ Solidarność w warszawskiej operze kameralnej, przypomniał, że Stefan Sutowski był dyrektorem placówki przez ponad 50 lat i tworzył rodzinną atmosferę. To była jego pasja życia. To był najdłużej panującym dyrektorem na świecie. Nie było dłużej panującego. To było jego życie. To było jego dziecko. My byliśmy jego rodziną. Nie było przedstawienia, na którym... Czy chcesz darmowy internet? Bardzo trudne, także no, dzielił z nami i trudy tej pracy i sukcesy. Artysta zmarł 22 kwietnia w wieku 85 lat. Za całokształt swojej działalności został uhonorowany m.in. Krzyżem Wielki Morderu Odrodzenia Polski czy złotym medalem zasłużonej kulturze Gloria. A wiesz, a aplikacje inwestorów poprzez umożliwienie finansowania budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich. Taki ma być m.in. efekt noweli, której projektem zajmie się rząd na dzisiejszym posiedzeniu. Obecnie możliwe jest ubieganie się o finansowe wsparcie jedynie budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Jak głosi uzasadnienie, konieczność zmian wynika z założeń Narodowego Programu Mieszkaniowego. Dziś już po raz 23. Kielecki Ośrodek Wystawienniczo-Kongresowy stawia się areną do prezentacji najnowocześniejszego sprzętu i materiałów do budowy dróg. Międzynarodowych targów budownictwa drogowego Autostrada Polska, mówi jeden z organizatorów targów. Tak naprawdę najważniejsze wydarzenie w tej części Europy. Świętością! Wszystkie najbardziej istotne, najważniejsze organizacje, stowarzyszenia funkcjonujące na rynku, które współtworzą, funkcjonują i... Maryjo! Tyś cipki złością! Marianna! Marianna! Cza! Powiedział również, że spółka najtrudniejszy okres ma już za sobą. Myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli Maryjo. Tą wizją, którą ma obecny zarząd w ramach strategicznego rozwoju spółki, zapewnienia stabilności, zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie prezes spółki dodał, że nie jest to obecnie brane pod uwagę przeciwko Maryjo. Drugiej fazy projektu kopalni Sierra Gorda w Chile. PKP Intercity w pierwszym kwartale 2017 roku przewiozło o 14% pasażerów więcej niż przed rokiem, poinformował przewoźnik. O 14%? I skorzystało 9 milionów 300 tysięcy pasażerów więcej. Co dać podzięce? Natomiast najwyższy wzrost osiągnął do adresa pomiędzy Białymstokiem a Warszawą. Jak dodaje PKP Intercity, tego roczny wynik za pierwszy kwartał jest najlepszy za ten okres od 2010 roku. Spójrzmy jeszcze na rynek walut. Obecnie euro kosztuje 4,23 zł, a dolary frank szwajcarskie są wyceniane na 3,87 zł. Maryjo!
Chwaluj się, Matko Boską! Jest deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, zimno 6 stopni na północnym wschodzie, 9 na południowym zachodzie, najcieplej na niźnie szczecińskiej do 10 stopni. Polskie Radio 24. Słowem Maryjo! Siema o miłością. Marian ma. Ty tylko pytasz. Ty się tylko pytasz. Anito, ty się tylko pytasz. Myślę, że trójkę poszły, tak jest. I był set. Sens obłowiny. Witam Państwa bardzo serdecznie. To Natakanie. Rozpoczynamy poranek w Polskim Radiu 24. Jest wtorek, 9 maja, 129 dzień roku. Dzień będzie długi. Będzie trwał 15 godzin i aż 23 minuty. Proszę Państwa, mamy rysy solenizantów. Imieniny Artura, Grażyna, Grzegorz, Karolina, Katarzyna, Mikołaj, Maria, Stefan, Gerociusz, Jacynta, Hiob, Otokar, Pachowicz. Maria, Stefan. Lepszego solenizantą. I Marcepan. Tyś naszą nadzieją. O proszę. Tam. 16 tysięcy żołnierzy na Placu Czerwonym. 9 maja Rosjanie obchodzą Dzień Zwycięstwa. Maryjo. 8 maja. Rozbieżność wynika z różnicy czasu. Akt kapitulacji Niemiec został podpisany o 22.16. Akt kapitulacji. Maryjo. O zwycięstwie nad hitlerowcami. A po co to, jak można wiesz? 9 maja 1945 roku odczytał komunikat wydany... Akt melioracji. ...sił radzieckich i przywódcy partii komunistycznej Józefa Stalina. Maryjo, ma. Wielka wojna ojczyzna, którą naród radziecki podjął przeciwko niemieckim faszystowskim okupantom, zakończyła się zwycięstwem. Niemcy zostały całkowicie rozgromione. Wkrótce do narodu radzieckiego przemówił sam towarzysz Józef Stalin. Nadszedł wielki dzień zwycięstwa nad Niemcami. Dzień Pobiedy! Dzień Pobiedy! Dzień Pobiedy! Dzień Pobiedy! Tradycyjnie świętuje defiladą wojskową na Placu Czerwonym. Była to tak. Jedna z największych katastrof w polskim lotnictwie. Proszę bardzo, i katastrofy jeszcze. 5 maja 1987 roku w lesie...